Dzień dobry. Jak to mówi policjant francuski z Allo, Allo, ostatnio nowo puszczany serial na Comedy Central. Polecam, dobry stary serial. Ale do rzeczy. Dzisiaj mam coś naprawdę rewelacyjnego. Moja ulubiona figurka, można powiedzieć, jak byłem mały, to był mój taki wzór, żeby się dopakować jak Pudzianowski, normalnie pomalować się na zielono i być Hulkiem, niesamowitym Hulkiem. Dzisiaj chciałem wam przedstawić figurkę z serii Marvel Legends, oczywiście King Hulk konkretnie, czyli można powiedzieć, ktoś ten film na pewno już oglądał, Planeta Hulk i tak dalej, czyli nasz zielony przyjaciel, nieokiełznany, zwariowany, został wywalony z ziemi, konkretnie wpakowany w, można powiedzieć, swoich przyjaciół, Iron Mana i resztę ekipy, czyli tam Mr. Fantastica i ktoś tam jeszcze był wtedy, wpakowali go w rakietę, zresztą tak jest w filmie, tak jest i w komiksie Planet Hulk. I został gdzieś tam przeniesiony i wylądował na jednej planecie, gdzie, prawda, są, można powiedzieć, takie walki gladiatorskie. Niestety nie mógł się za bardzo oprzeć na samym początku, a później został oczywiście królem i całym władcą ówże tej krainy. A następnie wrócił na Ziemię, żeby dokopać tym, którzy go wywalili ze swojej ojczystej planety. Ale to już nieistotne. To jest wersja, można powiedzieć, taka nie do końca, że tak powiem, cała. To jest początek tam, gdzie właśnie Hulk wylądował, czyli kiedy dostał, że tak powiem, tą śmieszną czapkę z kolczugą, ten śmieszny naramiennik, no i oczywiście tą tarczę. Bo później w następnej serii, znaczy nie w następnej serii, później ta następna seria, gdzie jest Marvel Legend King Hulk, no to oczywiście jest już ubrany w całkiem, że tak powiem, faktycznie gladiatorskie ubranie, czyli ma tam jakieś gatki, prawda, tą słynną srebrną rękę, czyli tą taką, można powiedzieć, jakąś tam, no nie wiem, w czym mu to ma pomóc, ale jakaś tam jest dla niego to, że tak powiem, no nie wiem, nie ma to wspomnieć chyba jakąś broń, albo nie wiem, konkretnie chyba. Nieważne, coś mi się dzisiaj miesza język. Nieważne, ogólnie figurka, ludzie, uwierzcie mi, zaje fajna, naprawdę świetna. Oczywiście są lepsze, bo jest parę wersji tam z Marvel Selectów, gdzie ona jest o wiele większa i bardziej zrobiona, ale tutaj naprawdę ja uważam, że za niewielkie pieniądze zrobili bardzo świetną figurkę, bo jest, prawda, Marvel Legend Hulk, taki typowy, ten, który był na początku komiksów lat 90., Boże, 80. chyba nawet, albo i późniejszych nawet, dokładnie to już nie wiem. W każdym bądź razie uważam, że jest naprawdę rewelacyjny, przynajmniej ta figurka. No, kosmos, normalnie kosmos, muszę wam powiedzieć. Spójrzcie na tą w ogóle muskulaturę, jak fajnie jest zrobiona, oddana. Same ręce, no cóż, głowa, no to nic nowego. Jak widzicie, łepetyna samego Hulka, ja tu mam akurat taką gumkę, żeby mu to ta czapa nie spodywała. Ale ogólnie naprawdę uważam, że jest bardzo sympatico zrobione. Spójrzcie na samą jego gębę, no to jest typowy Hulk, kurzony w ogóle, z tymi śmiesznymi małymi włosami na swojej czuprynie. Cóż można powiedzieć, spójrzcie jeszcze na plecy, no jedna miącha. W plecy może mogliby troszeczkę inaczej zrobić, by były bardziej ruchome, aczkolwiek uważam, że na pewno też nic wiele i nie brakuje. Przejdźmy do ruchów. Nasz wspaniały Hulk rusza się tutaj na lewo, troszkę można poruszać sobie bicepsami, ogólnie cały się kręci. Oczywiście głowę, wiadomo, w prawo, w bok, na dół, do góry, no to jest standard w tej figurce. Ręce tak samo do przodu, potężne muły, można je dać też w bok, rzecz jasna. Można piąchę zacisnąć, to akurat może nie ma wielkiego ruchu, ale jest. Sama ręka też się kręci w nadgarstku, nadgarstek też oczywiście się zgina. Palce też można coś tam złapać, można też, można powiedzieć, praktycznie ścisnąć. Kciuk też jest ruchomy. Z drugą ręką jest bardzo podobnie, tylko troszeczkę inaczej jest akurat zrobione, ale też nadgarstek się rusza, palce można zgiąć, kciuk też można ścisnąć w piąchę praktycznie, tylko może akurat no, tak dla niego jest lepiej, prawda? Ścisnąć w piąchę, może nie do końca, ale coś w tym guście. Z ręką, wiadomo, jest podobnie, no te muły to po prostu robią swoje, prawda? No, może trochę nawet przesadzone, ale uważam, że jemu i tak jest, kurczę, do twarzy. Ręka oczywiście też jest ruchoma, standardzik. Co jeszcze? Uważam, że figurce nic nie brakuje. Powtarzam się, ale mówię jeszcze raz, że na pewno nic jej nie brakuje, bo jest mega zajebiście fajna. Stawy kulkowe, standardowe, czyli można w bok, można do przodu.
tą podobna, także parę fajnych postów. Akurat jeśli chodzi o samo zgięcie kolana, to niewiele się to da, ale zgina się, także też jakąś fajną pozą można sobie wyczaić. Z drugą jest oczywiście nade wszystko oczywiście tak samo, summa summarum. Nogi prawo w lewo, do przodu, do tyłu. Spójrzcie na paluchy, ale przydałby się mu pedikir, tak się to mówi, chyba tak się mówi u nóg. Zresztą nieistotne. Osobiście uważam, że figurce nic, absolutnie nic nie brakuje. Może parę detali, gdyby była bardziej dopracowana. To, że tu akurat myślę, że jest to... A, ble, 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 cicho tam. Ale ogólnie myślę, że naprawdę figurka mega wypas, zaje fajna swoją wielkością, w ogóle masą też oddaje jak najbardziej klimat naszego potwora. Zobaczcie, no ja nie mam dużej ręki może, ale na figurkę to też jest niezła. Porównajmy, może znowu zrobię porównanie, tak jak kiedyś z naszym, o, Mecha Hulk, możecie sobie zobaczyć. No szersze, oczywiście wiadomo, te ramiona ma wariackie, ale no, do porównania różnica niewielka jest różnica między jednym a drugim. Także naprawdę figurka jest świetna. Uważam, że jest to kawał dobrej roboty. Jest to już figurka stara, bo ona już ma parę też dobrych lat. Zresztą jest wzorowana od wielu lat na też innej troszeczkę serii, ale myślę, że warto mieć tą figurkę i naprawdę gorąco polecam. Jest to jedna z najlepszych figurek, która przedstawia niszczycielskiego, niesamowitego Hulka. Trzymajcie się.